Przetestuj sobie tą pułapkę czarnymi. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, partia hiszpańska. Ty grasz skoczek F6, biały bardzo często zagra D3, żeby obronić pionka. I teraz grasz dziwne skoczek E7. Przeciwnik sobie stwierdza, o pionek za darmochę, skoczek bije E5, ale ty teraz pakujesz... C6. I jeżeli goniec odejdzie na C4, to wtedy Hetman A5 z szachem i zdobywasz tutaj figurę. No ale przeciwnik może być sprytny i zagra skoczek C4 z planem takim, że tutaj mat na D6, ale grasz pionkiem na D6. Teraz goniec musi odejść, i wjeżdżają widełki: zdobywasz figurę, wygrywasz partię.